Piotr Wojdyło, witam Państwa i zapraszam na program Gość Dnia, a jest nim Waldemar Domański, dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki. A porozmawiamy o akcji tejże, która się nazywa Piosenka na wszelki wypadek. To są bezpłatne warsztaty twórczego muzykowania. Na czym one konkretnie polegają? No właśnie, na nauce śpiewu, znaczy, właśnie śpiewania, bo ta cecha, ta umiejętność dziś zaniknęła, prawda? No media, radia, telewizję, dostarczałem na mnóstwo muzyki i właściwie. W dobie, kiedy tych mediów nie było, żeśmy musieli się sami zabawiać, prawda, jakoś wytwarzać dźwięki. To z kolei też wytwarzało więzi. A w tej chwili ludziom mam wrażenie, brakuje takich właśnie sytuacji, w których coś robią razem. Jest to przyjemne. I ich to jakoś łączy, prawda? Ogólnie wydaje mi się, że znajomość tej części kultury jest takim rodzajem erudycji potrzebnej człowiekowi, żeby się po prostu poruszał swobodnie w świecie różnych uroczystości, imienin, wycieczki w góry, prawda? Jakichś innych państwowych świąt, że ta piosenka, ta piosenka się może mu po prostu przydać. Dlatego na wszelki wypadek i w tym jakby w jakimś koszyku tych utworów będą takie od sasa do lasa. Będzie piosenka, nie wiem, Moniuszki, ale też trafi się nie Płażewka pewnie. Albo Szumi dokoła las. Również będzie Pierwsza Brygada. Bo to, te wszystkie utwory one się składają jakby na, na nasz udział w tym całym e, zjawisku, jakim jest życie. Różne sytuacje nas dopadają i czemuż by nie być e, biegłym właśnie w takim repertuarze e, no, rodzimym. A chcecie powiedzieć w ten sposób, że śpiewać każdy może, cytując piosenkę znowu. Ktoś powiedział dowcipnie i prawdopodobnie ja, że nie każdy powinien, ale <gry> liczę na to, że ci, którzy y, przyjdą zapisać się na te warsztaty, no, będą mieli tą podstawę taką, że na przykład nie będą walczyć z linią melodyczną ale ją wykonać. No bo też nie zawsze o to chodzi. Prawda? No tak, ale dobrze by było, jakbyśmy jednak tak śpiewali w jakiś, w jakiś sposób. Natomiast to nie chodzi też o to, że, że szukamy samych Kipurów, prawda, czy jakichś innych tam e, wielkich wokalistów. Chodzi bardziej o to, żeby była to okazja, a żeby zaprosić ciotkę, wujka, e, wziąć wnuka, e, kogoś bliskiego, kumpla, prawda, e, znajomą. I żeby właśnie wykonać ileś tam m, utworów, e, które następnie po oszlifowaniu, po jakichś tam paru tygodniach zajęć, zrobimy z tego koncert. I będzie to no, taka matura muzyczna, myślę. Koncert odbędzie się 10 listopada, ale zanim wejdziemy do koncertu, te zajęcia, te warsztaty zaczynają się już od jutra, od wtorku i w każdy wtorek, środę, czwartek i piątek będą odbywać się w innej lokalizacji. Ja sobie pozwolę tutaj naszym widzom przypomnieć, we wtorki na osiedlu Szkolnym 20, w środy ulica Sudolska 7a, czwartki ulica Janusza Korczaka 4 i w piątki ulica Księdza Władysława Gurgacza 5. Ale jakby sobie ludzie zapomnieli, to prosimy dzwonić do biblioteki polskiej piosenki. Numer znajdziecie Państwo w internecie, ale też można też na, do nas napisać. Jak będą z kolei chętni, którzy na przykład powiedzą, że no dobrze, ale to jest w tygodniu, my pracujemy, to na podstawie tych chętnych na sobotę możemy zaprosić właśnie no, tych, którzy chodzą do pracy i nie mają czasu. A co ale... ważne, cały czas jeszcze można się zgłaszać, cały czas można Jak się zapisywać. Jak najbardziej, najbardziej by, by nam zależało na tym, ażeby w tych domach pomocy społecznej dziennych znalazły się też szkoły. Można przy braku wychowania muzycznego takiego stricte e, takich zajęć e, można zaprosić się wzajemnie albo zapraszam Państwa, pan, panowie dyrektorzy i pani dyrektorki, żebyście przysłali młodzież, żeby ona mm, właśnie zapoznała się z repertuarem, Często zupełnie i dla Zapomniany, nich nieznanych zupełnie nie nieznanych. Czyli też taki transfer międzypokoleniowy. Młodzi, My żeśmy śpiewali uczą się od mówię, starszych i tak, tak. W drugą stronę. My żeśmy śpiewali, mówię o, o sobie i tam mniej więcej po bo były jakieś, jakieś obozy gdzieś się tam chodziło w góry. Tymczasem teraz każdy ma coś w wuchu włożone na jakąś słuchawkę i raczej podziwia różnych wokalistów. Sam wycofany jest jak karp. Jako mało, naród mało śpiewamy, podróżując po świecie, widać, że ta tradycja śpiewu zarówno na wschodzie na zachodzie Europy chociażby jest cały czas żywa. No wystarczy teraz wspomnieć no, o, ostatnie wakacje, prawda? Są różne plaże. No, nie wiem, kiedyś byłem na Chorwacji i tam się roz, ludzie się rozłożyli z kocykami, prawda, gdzieś tam. I, i słychać było, że różne nacje e, no, troszkę nawet rywalizują ze sobą, śpiewają i, i, i wszyscy sobie z tym dają radę bez kartki. No, tylko tak, jakby nasz obóz <noise> był taki zupełnie, no, jakaś łazieweczka do laseczka się może tam przytrafiła, ale tak ogólnie nie mamy takiej umiejętności takiego wprasowanego w siebie automatu, że jak ktoś śpiewa, to my się włączymy. Krępujemy się, wstydzimy? Troszkę się pewnie krępujemy, ale też z drugiej strony, no, organ nieużywany zanika, prawda? Czyli ta umiejętność również um, jest jakaś taka dla nas sztuczna. Tymczasem, proszę Państwa. Śpiewanie, tak jak w przypadku kolęd, to mówiąc tak trochę górnolotnie, śpiewanie wytwarza więzi, Poprawia a w niektórych relacje. przypadkach rodzinę wzmacnia, bo powiedzmy sobie, śpiewający tata, mama, dzieci, dziadkowie, nie tylko właśnie kolędy, ale takie, jakieś inne przy ognisku sytuacje, one naprawdę są dla nas wspomnieniami na całe życie. To jest fundament ciągłości rodziny. To teraz o tym koncercie, o którym zaczęliśmy już mówić, on będzie finałem, on będzie efektem końcowym tych warsztatów. Przypomnę, 10 listopada się odbędzie. Kto weźmie w nim udział, jak on będzie wyglądał? No więc będzie zespół profesjonalnych muzyków, czyli nie tak, że. To będzie koncert kolejny w ramach lekcji śpiewania. Tak, to będzie taka niezwykła lekcja śpiewania, właśnie nie związana ze świętami narodowymi, tylko właśnie z tym takim narodowym śpiewaniem jakąś rodzinnym I, i no i właśnie e, wszyscy ci, którzy będą mieli czas i zostaną jakby zakwalifikowani, no wykonają tych kilka piosenek, no właśnie w takim otoczeniu profesjonalnym ze sceny, z, pewnie z tremą, ale też, jak mówię, z, z emocjami, które zostaną u nich na całe życie. No i też ze wsparciem Krakowian, którzy z no, życie licznie pojawią się na kolejnych najbardziej liczymy na to, że ten koncert nie, nie będzie jakoś tam pominięty. A wiadomo a... już, jaki będzie repertuar czy to się okaże w trakcie warsztatów? Troszkę się oczy, okaże, będziemy się też pytać, co byście sobie Państwo życzyli. Ale myślę sobie, że tam będą takie piosenki, które trochę sięgają w historię głęboko trochę z kabaretu, coś popularnego, coś z harcerstwa. No i to, co tam gdzieś wydłubiemy i nam się wszystkim spodoba. Także jesteśmy otwarci i liczę na to, że to jest taka może pierwsza akcja, ale nie ostatnia, gdzie przydamy się y, mieszkańcom Krakowa. A jak ma się czapka krakuska, którą po raz kolejny przyniósł Pan ze sobą do studia i która zawsze pojawia się licznie w czasie lekcji śpiewania w Krakowie? No właśnie, ciągniemy ten taki, tą akcję taką na razie wstępnie promocyjną. Jeszcze mam nadzieję, wrażenie, że ona nie jest jakaś rozpędzona. Ale dlatego przypominamy, że jest takie coś, co się nazywa Kraków w Krakusce. Zobaczcie Państwo na Facebooku, na stronie internetowej, tam będzie więcej. Ale głównie chodzi o to, że zaapelowałem kiedyś do Krakowian, a żeby kupili sobie po prostu taką Krakuskę, żebyśmy traktowali to jako takie przykrycie miejskie, taki belet miejski, czapkę i żebyśmy się spotykali w ważnych chwilach takich jak święta narodowe, właśnie jakieś święto miasta, coś, co wymaga pewnej uroczystej postawy, żebyśmy się ubierali w tę czapkę i byli tak Postrzeganie jako miasto ludzi, którzy są w tej samej myśli, mają jakieś swoje korzenie i że ta czapka krakuska będzie takim przejawem no pewnie lokalnego patriotyzmu, też. Polecam Państwu zakup takiej czapki. Sugeruję sukiennicę. I gdzieś w okolicach placu Wolnica jest taki czapnik, u którego tą czapkę zamówiłem. A 10 listopada będzie okazją, żeby Oczywiście, taką Oczywiście 11, 11 listopada, także ubrać. liczymy na to, że na lekcji śpiewania 11 listopada cały rynek będzie się czerwienił tą krakuską. Waldemar Domański, dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki, dziękuję bardzo za wizytę i za rozmowę. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.